polska gospodarka w 2024 roku rozwija się zaskakująco dobrze, biorąc pod uwagę też to, że niedawno dostaliśmy rewizję danych za 2023 rok, gdzie otarliśmy się tak naprawdę o stagnację. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że to nasza dywersyfikacja głównie przemysłu pozwala nam napędzać tę naszą gospodarkę, co jest zaskoczeniem, bo nasz przemysł jest silnie zależny od tego, co się dzieje na zachodzie, głównie w niemieckiej gospodarce. Mieliśmy takie fale, jeśli chodzi o polski przemysł. Motoryzacja na początku roku, w połowie roku bardzo ciągnęła naszą gospodarkę. Gdy motoryzacja wygasa, przejmuje palmę pierwszeństwa przemysł drzewny. I w tej chwili mamy rzeczywiście bardzo zaskakujące i mieszane nastroje. I to też objawia się trochę w takim narracji Rady Polityki Pieniężnej, że nie bardzo wiemy, w którą stronę chcemy pójść z tymi stopami procentowymi. Wydaje się, że ten przyszły rok to mimo wszystko będzie obniżka stóp procentowych, bo ta gospodarka będzie się odradzała. Mamy też duży napływ środków KPO, gdzie ruszą nam inwestycje. W liczbach będzie nam się to wszystko zgadzało. Do tego dorzućmy jeszcze bardzo dobry rynek pracy, który w zasadzie opiera się wszelkim zawirowaniom, jeśli chodzi o spowolnienia gospodarcze czy momenty słabsze dla gospodarki. Stopa bezrobocia, niezależnie od tego, jak jest liczona, jest na praktycznie najniższym poziomie od początku badania tego wskaźnika, jeśli chodzi o historię Polski. I to, co będzie nadal spędzało sens powiek Polakom, no to jest inflacja, chociaż ona również już nie robi takiego wrażenia na obywatelach, jak robiła jeszcze w 2022 czy 2023 roku. Bo rzeczywiście powinniśmy patrzeć na tą inflację z punktu widzenia rocznego wzrostu, ale dużo szybciej i bardziej czujemy tę inflację z miesiąca na miesiąc. A ona wzrasta o 0,1% w skali miesiąca. Gdy to przyrównamy do wynagrodzeń, czyli patrzymy, ile realnie nam zostaje w kieszeniach, no to możemy powiedzieć, że inflacja dla nastrojów obywateli w tej chwili będzie miała raczej neutralny wpływ, szczególnie, że oczekiwania inflacyjne są też niskie, a prognozy mówią o tym, że do 2025 roku ta inflacja nie przekroczy średniorocznie 5%, czyli będzie poniżej tego, co prognozuje Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej.